Witam graczy w ostatnim już, czyli piątym dniu turnieju. Mamy, jak wiemy, piątek, więc piąty dzień. W sumie wy to pewnie oglądacie w sobotę, bo wrzucam to razem z nagrodami. No i tak to wygląda. Tutaj te moje ataki możecie sobie zobaczyć oczywiście w poprzednich filmach. Obrona spadła na B niestety, ale tu jest ciągle jest tak na styku. Jedna wygrana i będzie znowu A. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I lecimy oczywiście z pierwszym ataczkiem. I tu mamy takiego gracza, który teoretycznie tutaj, zobaczcie, wstawił lunę niezrobioną. Ale ta luna, wiecie, jak ona denerwuje. Co ty robisz, koleżko? On nakłada poison. On nakłada poison. Myślę, że tu sobie mogę pozwolić na Aramisa mimo wszystko. Nie na tego kolegę. Rochforta. No i zobaczymy, jak to będzie. Ona tu też psuje chyba buffy, tak? Kradnie nawet. Ale dobra, chyba lecę w ten sposób. Jaką tu masz klasę? Mogę cię zablokować, w razie czego Lun też mogę zablokować, więc będę chciał najpierw po prostu ubijać Kaidena, a blokować lewą stronę. Zobaczymy, jak to będzie. Fajny on nawet jest. Jeśli na pierwszym ładunku uderzy, to będzie lipa, na drugim leczy, to tak za bardzo szkody nie zrobi. Okej, lecimy, mam nadzieję, że tutaj uda się zagrać wszystkie ataki do końca. Aczkolwiek różnie może być. Okej, okay, jest coś ładnego jest. Tutaj. No i mam tu chyba pierwszy ruch, zrobię te combo, takie duże, bardzo duże wręcz. Bo myślę jeszcze, może mógłbym tu spróbować poszukać diamentu. Ale wydaje mi się, że nie. Chociaż tu jakbym zrobił zielone w tego magicznego, to potem bym zrobił tam niebieskie. Nie, za dużo kombinowania. Zrobię po prostu czwórkę. Tam mam też jakieś żółte. O, świetnie się stało, że tu żółte się złożyły. No i teraz co? Chyba muszę ją uderzyć sobie. Ponieważ tu miała kolejne. No wiecie, fiolety. No siada jak złoto, tak powiem. Jak tak będzie do końca, to myślę, że przeżyjemy ten turniej. No robimy tak, tak, tak. No i tu Jun załatwia robotę. No i jest. Tutaj zbiliśmy Maxa. I lecimy dalej. Lecimy dalej od razu. No i tu jest Obakan. Potrzebowałbym do niego dispel jakiś. No tu muszę mieć dispel, bo jest też Ferdinand. Kurczę, ale co ja mam z dispelów? Mam Lixiu tylko. I myślę, jaki więcej mam dispel. Perseusza to dispeluje ostatni buff. Mam Annabelle, no ale wiadomo, że nie ma leczenia, więc nie chciałem za bardzo jej zabierać. Tę już zrobiłem panią, ta na tyle. Może ją by tutaj wziąć? Może się odpali zraz i będzie truła. Dopiero wpadły mi tabardy. Zrobiłem, jak to ma, tego. Kurde, no. No wiecie, takie te przyzwanie niebieskie za takie niebieskie pióra. I tam wpadły właśnie tabardy. Brakowało mi dwóch. I ją sobie mogłem podnieść. No ale ona tu jest niezrobiona. I nie wiem, kurczę, czy to będzie dobre. Może Deadboota wziąć jednak. Jakie ty masz statystyki? No kiepawe. Ale chyba zaryzykujemy w tenże sposób. Ile trujesz? Z 300 natury. To nie jest jakoś tam źle. Zwłaszcza, że nie ma tych oddziałów legendarnych. No i co powiecie? Czy wziąć Deadboota, czy tego? Czy ją? Dobra, bierzemy ją. Niezrobione, ale YOLO. O kurde, ona chyba nie odpali mi. No i może tu wpadnie diamencik żółty. Nie wpadł diamencik żółty. No to już gra postanowiła, że jak raz dała, to już nie będzie dawała. No dobra, tu mamy. No i teraz tu jest bardzo ciekawy ruch.
No, zrobimy tak. No i zrobimy tak. Okej, no i czy uda się zablokować Ferdinanda? To jest największe pytanie. Czy zdispelujesz? No nie mogłaś zdispelować. Dlaczego nie mogłaś zdispelować, co? Koleżanko. Koleżanko. No to będzie raczej przegrana. Zobaczmy. Ruch czerwony mógłbym zrobić, ale. A to nie jest jakiś superancki ruch. No i są kolejne fiolety i takie. Ile masz żyćku? W kogo? W Lixiu. To już nie będzie dispelka. Czy będzie tu oczywiście, ale on zaraz ginie. Chyba że tak zrobimy. Może go klocem dobiję, bo mam tu kolejne fiolety. Ale pewnie nie. Przeżyj. Przeżyło. Lul. Dobra. To bierzemy prowokację od razu. Cyk. Robimy im palenisko. Cyk. No i co teraz? Teraz czekamy na Juna. Na Juna czekamy. Fajnie jakby tutaj gdzieś wpadło mi żółte klocki. Tu. Nie wpadły. To mamy jeszcze szansę na tu. Nie wpadły. Dobra. Teraz tak. Feru zostanie. Ty dostaniesz 5%, ty się załadujesz i za chwilę cię znowu załadujemy. On już się nie spali. Kurde, no chyba muszę uderzyć w niego. Teraz zrobię w ten sposób. Uderzę w nią. Ile dostanę many? 83%. Jakbym teraz już dostawał 100%, to bym to mógł wygrać. A tak to nie wygram raczej, bo ona już za turę się odpali mi. Mam tu kombo, ale w nią nie mogę w nią ładować. Musi tu przyjść trzy żółte, musiałyby przyjść, nie przyszły. Dostał manę, okej. I znowu ją dostanie z tym, że tu Ferus będzie mógł. Wiecie co robić? Uniki, nie? Dobra. Ło! Co tu się wydarzyło, to nie wiem. No, Jhun jest jakimś siekierą. Tak, Sissy Jinx też jest mega. Jak ja ją zrobię do końca, to ona chyba będzie moją najlepszą i ulubioną kartą. No, ten dispel przed wszystkim i narzucenie tej trutki, której nie można czyścić, to jest coś wspaniałego. W końcu mi wpadła taka topowa karta. No, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, no i tu już musimy sobie wziąć oczywiście deadboota, bierzemy zamiast niej, no bo wiadomo, że raz może wygrać, ale nie 400 razy, taka niezrobiona. No i tak, Galapagos tu nie jest groźny, no Ludwikiem tu będą mógł kraść Ludwika w razie czego i po kolei kraść ich buffy nawet. Więc zobaczymy, no oczywiście prawa strona tu jest w gillach najtrudniejszy, reszta może jakoś siądzie. No zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie z polem. Czerwono. Czerwono, aczkolwiek jest też coś fioletowo. No i teraz tak, jak tu sobie podejść? Myślę, że sobie najpierw podejdę po czwórkę, to później będę miał kolejną trójkę, to już będzie 7 klocków. I jeszcze może tu coś na dole podejdzie? Ok, podeszło, więc świetnie. Tu sobie robimy tak.
Fajnie, że tu go załadowało od razu. Dobra, tutaj tak. No i tu również będę combo robił. Z tym, że może warto mu te buffy nakraść. I teraz zrobimy tak. No jeszcze nie umarł, szkoda. No to nic chyba. O, i teraz chyba zrobię te duże combo. No tak zrobimy. Ok, no i za które powinien zostać? Kloce. Dobra. Teraz tak, kogo my tu będziemy bili? Mogę chyba zablokować mat, a jego mogę uderzyć. Tak spróbujemy zrobić. Zróbmy tak. Dobra, świetnie, że tak się stało, bo klockami dobiję, a nie chcę ładować w gilacha. To zróbmy tak. Dodajmy mankę. Okej. No i tu go dobijmy. No nie ładuj tego gilacha. Halo, Gierko. Gierko, nie bądź taka. Dzięki, Gierko. Dobra, tego możemy sobie zabić. Ile ty masz żyć? 113. Dobra, dobijemy cię po prostu tak, bo żeby nie ryzykować. Teraz jedziemy w ten sposób. Teraz jedziemy tak. No i dobra. Ten Junto jest siekierą. Jakbym tu miał Sartana w kostiumie też, to taki byłby dispelek i byłoby wszystko pięknie. Okej, okay, lecimy sobie od razu z kolejnym ataczkiem szybciutko. Elkanenus. Elkanenus, błyskotka, Obakan. Tu. Tak. No tu mogę sobie wziąć znowu chyba. Chociaż dobra, może on będzie dobrym tego Elkanena, bo trzeba będzie go jakoś zabić. Bo statystyki pewnie będzie miał ogromnie fajne. Więc Ramis też by to nie był zły. Ale dobra, idziemy tak. Ok, no i coś tu jest. Coś mamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Teoretycznie jest 9 na planszy. Z tym, że ja tu nie mam tak bardzo dostępu do wszystkich. Chyba, że jestem ślepcem. Dobra, zobaczymy, czy tu przyjdzie. Nie przyszedł. To robimy od razu drugiego. Mamy deadboota. Kurczę, no i po prowokacji uderzy. Szkoda, no ale przyszedł w końcu. Nie w nią. Ale ona jeszcze przeżyła jakoś, okej. Dobra. Dajcie mi tutaj provocation. Ile ma żyćku? 106. Dwa klocki go powinny zabić, czy nie? Powinny go zabić, zobaczmy. Tak jest. No już. Gierko. Dobra. Więc tak, co my tu możemy teraz zrobić? Czy ja się obawiam Starwalkera? Wydaje mi się, że nie. A tej strony nie wyciszę znowu, kurczę. Więc zrobimy tak. Tu zrobimy wyciszadło. Ok. Czy jestem w stanie go zabić? 2850 życia? Chyba nie jestem. Chyba nie jestem. Ale ją jestem chyba w stanie zabić. Dobra. Teraz zobaczymy, co tu przyjdzie. Ok, no Ludwika już spiszemy na straty. Ale to chyba nic takiego. Bo mamy znowu żółte. Ok, Ludwik jeszcze żyje. Dobra, no teraz on ma te kontry 110%, więc nie będę go bił nawet. Tu będziemy bili. W dżankę teraz.
Dobra, znowu zrobimy jej tak. Tu sobie załadujemy te fioletki. No i pytanie, czy jestem w stanie mu zabrać to, czy nie? Dobra, jestem w stanie mu to zabrać, więc gites. W ogóle nie mam tego już, ok. Dobrze wiedzieć. Dobra, robimy tak. Wow. Dobra, no nie, teraz taki ruch. Szybko, szybko ruch, ruch, ruch. Taki możemy ruch. Cyk. I robimy w ten sposób. Znowu prowokacja. Dajemy tak. Podleczymy, hehe. Wiem, że nie działa leczenie. Ma 5 życia i uderzy w prowokację za 5 życia. No to jest taki już pech dla niego. Ale okej, mamy wygraną na szczęście. Jestem pod wrażeniem tego dżuna. Chyba trzeba mu zrobić 2 RB. Ale nie ma alf. No i ostatni atak za chwilę. No i zobaczmy, co tu nas czeka. Czeka nas Team the Giant of Man, ok? Taki nas czeka. Złotousta, co ty robisz, koleżko? Dobra, ty bardzo mnie psujesz tutaj. Jaką masz klasę? Masz klasę taką nie za ciekawą. No i pytanie, czy tu Deadwood wziąć, czy Aramis? Aramis by mnie blokował przed nim i też przed nim. Ale znowu, jeśli by się udało naładować hipkę okresie jego podbicia, to mogę tym wygrać. Idę tak, no ty będę chciał zablokować. Zobaczymy, no tu bez fioletów i tak nic nie zrobię. A wolę te 6 fioletów, może będzie potrzeba na dobicie kogoś. Więc wydaje mi się, że pójdę w ten sposób. No i YOLO. YOLO, zobaczymy, co tu będzie. Będzie tu to, że mogę iść po czwórkę, tylko kurczę. Czy ta czwórka mi coś da? Będę potrzebuję oczywiście klocków. 9 na Lixiu. Sam Jun nie wiem, czy w stanie jest mi coś zrobić. Jakbym zrobił niebieskie oczywiście po prawo, to mam potem czwóreczkę żółtą i potem mam trójeczkę żółtą. No tylko, że ją zabić będzie bardzo ciężko samym Junem. A jak zrobię jej mega combo duże, to zrobię pierwszą trójkę, zrobię się niebieskie, będę miał dostęp do pierwszych fioletów. Chyba idę w to combo. Okej. I teraz tak, mamy pierwsze. Dobra. Będzie 9. Oczywiście musiałem ślepionko zrobić, bo why not? Dobra, ja chyba jestem w stanie ją zabić. Dobra. Robimy tak. No i teraz chciałbym jakiś bezpieczny ruch, którego nie ma oczywiście. Ile mam tego jeszcze? Dwie tury. No i będę chciał zabrać mu tego buffa. Te żółte nie są wcale złym ruchem w niego. Dispelujesz, nie? No dobra, robisz mi takie rzeczy tylko na Ludwiku złe. O. Kąpko jak talala. Chciałem, żeby ona odpaliła, no. Dobra, czy teraz mogę zrobić sobie bezpieczny ruch? No chyba mogę. Nie rób komba, co? Kierko. Dobra. Ojej. Dobra, robimy kradziejstwo. Kto dostał ksenofon? No to tak niedobrze. No ale trudno. Robimy tak. Robimy tak.
I teraz najważniejsze pytanie to będzie, w kogo mi uderzy Liana. Jejku, jejku. Teraz zrobimy sobie taki ruch. No. Okej. Okay. To mnie zaskoczył teraz kolega. Czy ty umrzesz? Tak jest. Tutaj możemy tak zrobić. Ile many dostaję? A, nic. 83%. Okej, okay, to możemy ci tak zrobić. Zginiesz już? Tak jest, no i udało się dziś zagrać bardzo ładnie. Kloce dopisywały, więc mega, mega fajnie. Dobra, musiałem na chwilę przerwać w sumie, ale wy tego nawet pewnie nie widzieliście. No mamy wygrane dzisiaj, więc bardzo ładnie. Czy ktoś mnie bił przez ten czas? Nikt mnie nie bił, więc ciekawe, czy ktoś mnie będzie jeszcze bił, czy nie. No tak się prezentują całość tych ataków te wszystkie dni. Możecie sobie zobaczyć. No wykupienie było, niestety było wykupienie. Na chwilę obecną mamy miejsce 666. Nie wiem, co to znaczy, ale może coś znaczyć. Proszę bardzo, rybiuszka z Nowego Imperium. Ma tutaj bardzo dużo punktów, 25 tysięcy aż. Koksu jakiś. No i zobaczymy, jak reszta graczy. Jest dość godzina wczesna, bo jest 10:47 teraz. Dziukos, proszę bardzo, chyba w topce się utrzyma. Janutek również. No i tu sporo graczy z bardzo dobrymi wynikami. Van Ble, o, taki typ. Tanois Hir, którego już znamy z poprzednich odcinków. Furious Nemesis, proszę bardzo. Baku. No tych Polaków trochę jest, wam powiem, wielki mistrz. Tych Polaków jest, aczkolwiek bardzo, bardzo fajne te turnieje teraz się zrobiły. Mamy różnicę, mamy Stanis, proszę bardzo, też jest od nas szeptu. Bardzo fajne te turnieje się zrobiły, no ponieważ mamy różnicę i Cygan. Mamy różnicę, możemy sobie porównać, jak to jest z wojnami i jak to jest właśnie na tych turniejach. Na tych turniejach widać, że ten damage jest naprawdę duży. Jun potrafi zabijać na hita te karty. Widzicie, co on zrobił z tym Obakanem, widzicie, co zrobił z kimś tam innym. Te snajpery kreskówki, tak powiem, ci snajperzy kreskówkowi są naprawdę świetni, jeśli biją właśnie w ten cel, w który mogą więcej bić. Dlatego chciałbym zrobić Sartana, natomiast nie mam oczywiście tych, jak one mają. Wiecie czy nie wiecie? Tabardów, nie mam tabardów. I zrobiłbym Sartanę. Mam też w kostiumie kreskówkowym, więc też byłaby siekiera. Co jeszcze bym zrobił? Zrobiłbym Lianę, jeśli by mi wpadła. Marianę również bym zrobił w kreskówkowym, jeśli by mi wpadło. Wszystko co kreskówkowe bym robił. Znaczy no prawie wszystko, no bo wpadł mi Richard i nie wiem czego robić. Jest to średnia karta, ale też mocno bije. Może by pasował tam za Magniego do tego mojego niebieskiego składu z Perseuszem i Błyskotką. No nie wiem, pomyślimy sobie jeszcze. I tak może zrobię. Pomyślimy sobie jeszcze, natomiast no, tu na razie jest turniej. Więc tyle ode mnie z turnieju. Za chwilę zobaczycie sobie nagrody. Ja oczywiście muszę czekać na nie do jutra. Wy za chwilę zobaczycie sobie nagrody. Zobaczymy, czy wpadnie jakaś kula. Chciałbym fioletowe kulki teraz. Ale oczywiście wszystko zobaczymy, co gra da. Także widzimy się na nagrodach. Witam ponownie. Mamy właśnie tutaj nagrody z turnieju. Się tutaj losują. Zobaczymy, czy wpadnie kulka. No nie wpadła, ale ostatnio wpadały kulki, więc tym razem mogę im wybaczyć oczywiście. 3318 miejsce, więc nie jest źle. Najważniejsze oczywiście to, że jest top 1%. No kulki żadnej nie ma ciekawej. Ten Epic Hero Token może się przyda na coś, ale no czekam na jakieś wydarzenie inne niż to, co jest teraz te wielkanocne, bo tu żadna karta do mnie jakoś tam mocno nie przemawia. Szkoda, że nie ma artefaktu żadnego, no ale nie można mieć wszystkiego. Zobaczmy sobie końcową tutaj moją, jakby końcowy mój rozrachunek. Okej, okay, zobaczmy sobie, no tak by wyglądał mój ataki. Jeśli śledziliście cały tydzień, no to widzieliście co i jak. Raz, dwa, trzy, cztery, no sześć porażek. Szkoda tych porażek, niektóre były myślę walki do wygrania, ale coś tam albo było źle, albo nie tak, albo no coś tam, nie wiem. Obrony skończyłem na A, więc Lind tutaj dał mi końcowe A. Dzięki temu jest te 250 punktów więcej, co oczywiście jest bardzo fajne, no tutaj w ten sposób było
Tu widzieliśmy Mariana z polskiej husarii. Więcej Polaków chyba mnie nie atakowało. Zobaczmy sobie tutaj top 100. Top 100 jest Michał. Gratulacje dla Michała, który chyba w ataku mu weszło. Wszystkie ataki mu weszły. Tak mi się wydaje. Nie rozmawiałem z nim, chociaż to ziomeczek. Rybiuszka z Nowego Imperium. Zobaczmy, czy jest Dziukos się utrzymał, czy nie. O, tutaj kolejny jakiś gracz. PK28. Pierwszy raz widzę takiego gracza. Ale fajnie, że mamy swoich przedstawicieli w top 100. Czy ktoś jeszcze będzie? No chyba sporo... Okej, okay, jest Warrat z Potomkowie Ragnara, lider, proszę bardzo. Doktor Tibu z Mrocznej Ekipy PL. Grałem z nim kiedyś. Grałem w Mrocznej Ekipie chwilę. I Hina tutaj rzutem na taśmę, Janutek się jeszcze złapał. Spukier Cuder, czyli taki cukier puder, troszkę gra literkowa. No to tak to wygląda. Sporo osób wypadło z top 100, z tego co widzę, z tych Polaków, których przeglądaliśmy, których ja przeglądałem wczoraj, a przed chwilą na tym filmie. Więc ciekawe, co mi się powydarzało. No może obrony nie działały, no bo tu jednak tę obronę też trzeba mieć dobrą. Tak więc tyle ode mnie, widzowie. Mam nadzieję, że wszystko Wam się podobało i że jest Giteiro. Tak więc trzymajcie się, cześć.